Stało się. Po latach oczekiwania i wielu przełożeniach, wreszcie wszyscy możemy się rozkoszować wspaniałym dziełem Studia CD Projekt. No dobra, prawie wszyscy. Tym niemniej ci, którzy mieli szansę pograć w dogodnych warunkach, potrafili docenić zalety produkcji, a bezkompromisowo jedną z nich jest świat przedstawiony. Mroczny i bezduszny klimat, przyjętego przez korporacje środowiska, które tylko marzą, aby wszczepić nam swoje niecne chipy, jest nam na tyle bliski, że już nie odczuwamy różnicy. A tak serio, to zapraszam do mojego omówienia rzeczy, które warto przeczytać z cyberpunkiem w tle, ale tym grobem. A jeśli chcecie dowiedzieć się o czym mowa, to przedziały czasowe standardowo znajdziecie w opisie. Zapraszam! Pierwszy komiks autorstwa Kalena Bana to Trauma Team. Przedstawia on historię specjalnego oddziału medycznego z perspektywy jednej z członkiń, Naomi. Zasada tego zespołu jest jedna, za wszelką cenę wyciągnąć klienta z miejsca, w którym się znajduje i udzielić mu pomocy. Teoretycznie prosta sprawa, ale tutaj nic nie jest tak łatwe, na jaki wygląda. Otóż wspomniany klient może być wszędzie w środku wojny gangów albo w centrum walk ulicznych a mimo wszystko trzeba go stamtąd wyciągnąć. I muszę przyznać, że tak jak nie lubię tego scenarzysty, tak tutaj ten koncept po prostu szybko mnie wciągnął. Historia jest rozpisana na cztery zeszyty i wszystkie już ukazały się na rynku amerykańskim. Przez ten krótki metraż czyta się to całkiem szybko i raczej jest to taka historia na raz, która usmysłowi Was, że praca medyka zawsze będzie trudna niezależnie od czasów, w których się odbywa. Na pewno pozycja warta uwagi, aby to uniwersum sobie rozwinąć i zaczepnąć więcej tego futurystycznego klimatu. Kolejną z komiksowych pozycji jest Where is Johnny? Ale niech Was nie zmyli ta nazwa, to nie spin off lśnienia. Opowiada on historię Wolesa, której otrzymuje zadanie powiązane z Johnnym Silverhandem. Nie chcę wam tutaj zbyt dużo spoilerować, ponieważ ten komiks jest dość intensywnie powiązany bezpośrednio z grą, więc mówiąc o fabule, mogę wam dość mocno popsuć zabawę. Tym niemniej czyta się to ciekawie, jeśli przeczytacie pierwszy akt gry, to bardzo szybko połapiecie się o co tutaj chodzi. Główny protagonista swoje już przeżył, i raczej jest typowym bohaterem z cyklu śmieszek, który swoje potrafi zrobić. Konceptualnie liczyłem tutaj na więcej, lecz niestety główny wątek ustępuje pobocznym i ostatecznie dostajemy przyjemną, ale mało istotną opowieść dla historii gry. Dobra pozycja, jeśli trochę już pograliście w grę i znacie jej fabułę. Wtedy będziecie mieli całkiem dobre urozmaicenie, wyłapiecie odpowiednie nawiązania, ale raczej skupcie się na bohaterze niż na samej intrydze, bo możecie się rozczarować. A, no i warto wspomnieć, że twórcą jest nasz Polak rodak Bartosz Stymbor, także życzę panu udanej kariery w tym medium. Ostatnią z wydanych pozycji jest kompedium wiedzy o cyberpunku. Wahałem się, czy ją tutaj dorzucić, gdyż ukazała się już na naszym rodzimym rynku jakiś czas temu, więc pewnie wielu z Was mogło już o niej usłyszeć, a może nawet zakupić. Tym niemniej, dla niezaznajomionych. Jest to odpowiednia encyklopedia przygotowana przez twórców, która stara się przybliżyć historię świata przedstawionego. Mamy wyjaśnienie całej jego historii, wymienienie najważniejszych korporacji i dużo, dużo więcej. Wszystko zwizualizowane o specjalne grafiki odpowiadające stylem grafice z gry. Ale nie tej konsolowej. Tu wszystko jest czytelne i przejrzyste. Musicie mieć jednak na uwadze, że to skupia się na całym świecie, a nie na jego fragmentach tak jak pozostałe opowieści. Warto się zaopatrzyć, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a język angielski w pozostałych pozycjach was odrzucił, chociaż akurat tamto kwestia czasu, gdyż Egmont już zapowiadał, że to wszystko u nas wyda. Zresztą, gdybyście chcieli się dowiedzieć więcej, co jeszcze zapowiedzieli, to odsyłam do oddzielnego materiału, gdzie to wszystko omówiłem. Może to też stanowić również interesującą pozycję na prezent dla fana, jeśli akurat jeszcze nie wiecie co mu kupić. Mam nadzieję, że udało mi się chociaż minimalnie przedstawić wam to, co zostało już wydane. Nie ma tego dużo, ale przynajmniej w jakim stopniu możemy sobie naszą znajomość świata poszerzyć. Jeśli coś pominąłem, to dajcie znać w komentarzu, a jeśli chcecie w przyszłości kolejny tego typu materiał, to pamiętajcie o łapce i subskrypcji, aby go nie przegapić. Trzymajcie się i do usłyszenia.